I to, co wspomniałeś, no Kulik, Garbacz dla mnie trzeba pochwalić. Jedną rzecz chciałem powiedzieć, tylko małą szpilkę do Ostrowa i do trenerów przygotowania fizycznego. Strasznie lubię, jak zawodnik dobrze gra, to trener przygotowania fizycznego mówi, ja go przygotowałem. A taka była sytuacja, bo przytaczysz się. Tak, przytaczam to Ostrów czy inni zawodnicy. Ja się pytam, a ten od koszykówki co w tym czasie robił? Siedział po prostu i żar gyros albo kebab? No ja ci kręcę. No, a gość, świetnie go przygotowałem, a od koszykówki nic nie robił. I teraz powiem tym trenerom, co tak się chwalą, że go świetnie przygotowali, albo dziennikarze mówią, ale ten trener od przygotowania fizycznego go świetnie przygotował. Kurwa, to jest jego praca. A co, ma go źle przygotować? Zdejmą nas czy nie, bo przepraszam. Zrozumiesz, ma go źle przygotować? Jak ja przeprowadzę trening, prezes powinien przyjść do mnie i powiedzieć, brawo Radek, pierwsze brawo. W internecie powinien napisać, Radek, przeprowadziłeś bardzo dobry trening, brawo. Dziennikarz Wasiek powinien powiedzieć, Radosław Chyży przeprowadza bardzo dobry trening. Patrzę, jest wywiady są. Ten Paczek przygotował bardzo dobrze kurię. A co miał go nie przygotować? No ja cię kręcę, no za to bierze pieniądze. Masz rację, nie powinienem tego pić. Strasznie. Tak działa kaskara Hany i zetną kafę. Ale ja bym chciał pochwalić Gołębiowskiego. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, że ja się zastanawiam, że przedostatniego zespołu gość przychodzi, grał w Polfarmie wcześniej. Mówię, no tak, dyskusja była. A cię kręcę, mówię, co on sobie poradzi? Potem tak go zobaczyłem. Powiedział mi nawet dzień dobry, czy cześć. Powiem, zdziwiłem się, bo często ludzie mnie omijają. On grzeszny facet wygląda. Szerokim łukiem. A gość tak patrzy. No bo jak tak, robisz, wiesz, przeskakujesz przez płoty. Że się kolego, że się przywitałeś, powiedziałem do niego, to nie mów, że cię nie skrytykuję, jak będziesz chujowiznę grał, nie? Tak mu powiedziałeś? No powiedziałem, szczerze jestem. Krótko. Nie będę wiem. Chodzi o to, że nie mamy już żadnych barier. Zawodnicy amerykańscy podpisują w Rosji na przykład. Trenerzy podpisują w Rosji. No ej, gdzie się zatrzymamy? Też kolega mnie pyta, co ty sądzisz, jak zawodnicy podpisują? Tak samo tutaj. No ej, zaczynamy... A w sprawach łóżkowych, gdzie granice są jakieś? No, już zaczyna spaszę. Okay, no, ja mówię o poważnym temacie, a ty na przykład mówisz o temacie... Nie denerwuj, Radosława. Nie, no ale chciałem, wiesz, ja tylko ci mówię to, co ludzie mnie pytają, spróbowałem na przykład was zaczaić, a wy na przykład to są, rozmawiacie o łóżkowych sprawach, ciekawe z kim Mazurczak śpi, albo Matczak, albo kto jest gejem. Taka sonda. No, denerwuj się radzi, no. Nie, że się denerwuję, tylko wiesz, wasze młode pokolenie to żadnych zasad nie mamy, żadnych reguł, tylko jest do wzięcia, albo nie zorganizuje ataku. No ale pamiętacie, też jak wchodziliśmy do Ekstraklasy, to robiliśmy te straty, ale ktoś nam dał szansę, trzymał. A myślisz, że ten Ulep dał mu szansę, jak na przykład... Nie, uważam, że Wiśniewski nie dał rady na U20, bo jak był nacisk, zespoły, które grały nacisk na nim, on nie potrafił zorganizować gry. I teraz scouting zespołów Ekstraklasy mówi tak, wiesz co, Wiśniewski wchodzi, my damy mu zorganizować grę. Na pick and rollu będziemy sobie kryli go nieagresywnie, niech on sobie wjedzie, niech on sobie spojrzy, my nie będziemy rotować, nie będziemy trzymać rąk, żeby on sobie świetnie podał. No będzie nacisk, no musi się tego nauczyć, ale nauczy się w Śląsku przez 12 minut? No idziesz z ostatniego, ja nie wiem, co ci zawodnicy myślą. W przedostatnim zespole grał 12 minut, sprawdź proszę, ile minut grał. W Gliwicach, w przedostatnim zespole mówi tak, kurde, ja sobie poradzę. To jest tak samo, jakby na przykład kolega pan Adam mówi tak, wiesz co, jestem w strefie Hanasa. Mówię, zajebiście to robię. Mówię tak, dzwonię do ESPN, mówię, wiesz co, weźcie mnie, a co robiłeś? Wiesz co, u Kamila Hanasa, zobaczcie. Mówię, zajebistą robotę robiłem. No kurde, no za duży przeskok. No co, w Eurocupie ten go postawi? Ja cię kręcę, ja nie wiem, na jakiej planecie niektórzy żyją. No ja cię kręcę, pytam tego trenera, tego prezesa. Wiesz co, najczęściej trenerzy się nie czują. Ja bym chciał spróbować, żeby moje pomysły, na przykład, które mam w głowie, bo wiesz, życie ci weryfikuje. Ja mówię, że ja lubię shooterów, chciałbym się spotkać tego shootera, ale życie, ja bym chciał, żeby życie mnie zweryfikowało. Chciałbym poprowadzić. Kiedyś mój kolega Łukasz Piwkowski powiedział, że już ten pociąg odjechał, że żaden prezes przez to, że uczestniczę w strefie Hanasa, że już powiedzieli, że Radek są młodzi trenerzy, że już z siebie nie korzystają. Ale przykro by było, jakbyś pojechał i nie mógłbyś przychodzić do nas tutaj pogadać sobie. Ale życzę ci tego, ale chciałbym spróbować, bo to jest fajne, nie? Spotkać się na przykład
trenera po Wiedniu. Tam będzie później taka kategoria, który trener pierwszy zwolniony. Ale nie, chciałbym się spojrzeć i zobaczyć tych asystentów, którzy zrobiliście te zagrywki. A ja mówię, wiesz co, przeciwko Śląskowi mówię ci teraz, nie zagram żadnej zagrywki, którą ty przygotowałeś. Tak bym zrobił. Rozumiesz? I bym powiedział do bloka, męczymy się całą noc, a ten drugi trener też się męczył. A łok, który robiliście, to wiesz co, zero. Żadnej zagrywki nie zagram. Bo tak robiłem w pierwszej lidze, jak jakiś trener był zbyt mocno przygotowany na mnie, to powiedziałem, panowie, gramy zwykłego pika. Niech oni tam, pokazujcie, co trzeba, rozumiesz? Nie, bym był takim trenerem, który troszkę by sobie, no, z niektórych trenerów... Bo pamiętaj, że trafianie 14-17, zobacz, 14 na 48%, zdobyli 97 punktów. Odłóż sobie 4-5 rzutów, czyli masz 9. Czyli oni się karmią z trójkami. Czyli z Kingiem by przegrali ledwo. Z Czarnymi to jest coś innego, bo to 66 punktów, pamiętam. Ale 17 trójek, rozumiesz? Czyli odejmij im 7. Dlatego jestem ciekawy, pamiętaj, zawsze jest tak, że albo obrona próbuje cię zatrzymać, albo ty sam się, bo niektórzy trenerzy się chwalą, mówię tak, znam takich trenerów, czytam wywiad, mówi tak, zatrzymaliśmy im trójkę, włączam sobie po prostu meczyk, patrzę, otwarta pozycja, ja się pytam, trenerze, jakby taki zawód, jak dziennikarz istniał, to dziennikarz by zapytał, trenerze, trener mówi, że zatrzymaliśmy trójkę, ale to nie jest tak, że to zawodnicy nie trafili, bo dobra obrona to rzuca z ręką. Obrona to jest też jakość zawodników, ale też świadomość zawodników. Oni nie chcą mówić, że zawodnicy zagraniczni przyjeżdżają, żeby sobie zrobić statystyki i potem grać w drugiej lidze hiszpańskiej albo francuskiej, jak Bóg da. Ale troszkę mnie to boli, bo mówię, czasami tak boli. No, przegrywasz, ja nie mówię, że na początku, ale przegrywasz mecze i patrzysz, no jakby oni wrócili do obrony. Ja nie chcę mówić, że wiesz, to co ty wspomniałeś, że nizioł po osobistych, ale ja historię na przykład z Sokołem widziałem, że oni tracili punkty po prostu tak prosto, że podziwiam trenera Popiołka, że jest taki spokojny, ale włosy już stracił, rozumiesz, na koszykówce. No bo ja mówię, nadal, bo jesteś... Kurczę, tu Stargard Szczeciński, pamiętam Świętoński, Leończyk, Piechucki, Chrycaniu. Gdzie jest Chrycaniu? Gdzie jest Bestia? O, tu jest Chrycaniu. Stelmach. Panie Adamie, ale wiem, co Kamilowi się będzie podobało. Klasycy. Gdzie są klasycy? Siedzą z przodu. No oczywiście, tu koledzy klasycy. Ale tak, część działaczy znam, oczywiście. Ale tutaj po lewej też klasycy, nie? Ojej, tak, no, piękny tutaj. Ale zdjęcie znakomite zdjęcie. Bo trenerzy mówią, że to jest jeden z najlepszych turniejów Mistrzostw Polski juniorów starszych. Jakby składem, jaki tam był i poziom. Ja cię kręcę, ale niewiarygodne osoby. Tak nie miałem. To ja miałem dwóch. Na kogo czekałeś? Na Roberta Witkę pewnie zawsze czekałeś i Delewicza. Oczywiście. A drugi to był Adam Wójcik. Czekałem na Adama Wójcika. Naprawdę czekałem. A ile takich gości, czy byłeś takim gościem? Nie, wszyscy ja na ciebie czekali. Wiesz co, to chyba na mieście ktoś albo w trikocie bermudzkim czekał na mnie, jak się tam pojawi. Nie, w Kasynie na mnie czekali. To byli zadowoleni. O, pan Radosa przychodzi z kapustą ze Śląska. Do sezonu na przykład. Pamiętam, jak się śmiałem z tego, że gość miał 7 punktów w ostatnim sezonie i oczywiście redaktor Wasiek napisał, bardzo dobry sezon. A ja mówię, kurwa, maciak. To jakby redaktor Wasiek żył w moich czasach i ja miałem 19 punktów średnio, to on powiedział... Euroliga. Nie, że Euroliga, on mówi NBA. Aha, NBA. On mi powiedział tak, chyży do NBA, nie umiem rzucać wolnych. Ale do NBA. Ja miałem 19 punktów średnio. To bardzo dużo. Jeszcze nie, na tamte... Nie chcę mówić, to było dużo. Jeszcze dużo. A ty miałeś 15 kiedyś, pamiętasz? To jakby redaktor Wasiek zobaczył te 15, to było szalał, powiedział to. Kogoś miał 7 punktów, 7 z kawałkiem i oni powiedzieli, znakomity sezon, albo bardzo dobry sezon. W takim zdarzeniu można się nauczyć. A kiedy tak najbardziej cię przeorało w życiu, tak wiesz, że nie mogłeś wstać na przykład? Jakiś laser czy plecy na przykład? Plecy. Ja miałem problemy z plecami, pamiętam w Prostojewie 24 godziny nie mogłem znaleźć pozycji, wziąłem wszystkie tabletki przeciwbólowe, które były dostępne u mnie w aptece, nie mogłem znaleźć miejsca, ale tak mnie bolały plecy, że nigdy w życiu tak mnie plecy nie bolały, moim zdaniem 40, ale powiem szczerze, znalazłem sposób na to, w Poker Stars grałem przez 24 godziny, to był mój rekord. To był mój rekord, grałem na 6 stołów. Uważałem, to jest moje zdanie, nadal uważam, że każdy klub powinien mieć przygotowane przez pana Adama
I to biorę tylko 10%. Pan Adam powinien przygotować takie... Folderek. Nie. 10-minutowy film i każdy amerykański zawodnik albo każdy zawodnik, który przychodzi do mojego klubu, czyli do Siechnic, powinien poznać na przykład historię awansu na przykład Siechnic do drugiej ligi. Powinien poznać, kto to awansował, kto był. I uważam, że każdy klub powinien mieć takie 10-minutowe i to musi on obejrzeć. To musi... Tak jak na przykład przychodzisz do korporacji, musisz przejść kurs BHP. Tak samo przychodzisz, mówisz tak, to no jest Wójcik, to jest Zieliński, to jest Hanas. A ten chujoplątek rudy to chyży. On nie musi się uczyć, rozumiesz? Żeby nie mógł wejść na kilka, 14 minut grał w tym meczu, mógł obronić, rozumiesz? I dalej patrzymy Struskiego. I tak samo, Struskiego bym powiedział tak samo. Struski, albo się chuj, za przeproszeniem, ogarniesz, rozumiesz? Albo spierniczaj mi do pierwszej ligi. Rozumiesz? Ogarnął się kolega. Ogarnął. 14 punktów zdobył. Rozumiesz? Polacy muszą uwierzyć. 12. Polacy muszą uwierzyć. I to miał, kurde. Ty jeszcze z Sosnowca. Nie, Sosnowiec, ja lubiłem tą halę, bo ona była taka... lubiłem ten parkiet, mi się wydaje. Ja lubiłem ten parkiet. I oni mieli zawsze szczęście do Amerykanów, bo zawsze ktoś tam wymyślił dobrego Amerykańca, ale problem był jeden. Problem był wychowawczy. Zawsze mieli problemy. Naprawdę, Stąpki za nim, czy on, nie chcę go uśmiercać, ale pamiętam, jak zagrałem przeciwko niemu, ja byłem do 30 roku życia, nie piłem alkoholu, nie? No i tak gram z nim i tak patrzę, ja cię pierniczę na meczu. Ale nie przeszkadzało mu to 25 punktów, po prostu taki był. Ludzie sobie nie wyobrażają, jacy kiedyś Amerykanie przyjeżdżali. Po prostu między Polakami a tymi Amerykanami był przewaga. Jak ci miał dać z góry, to ci dał. Jak na przykład jeden na jeden zagrał, to nie było siły, żebyś... No, Ronny Tompkins był jednym z lepszych zawodników przeciwko, którym grałem. Rodzicom albo tobie, na przykład zobacz. Twoje dziecko ma duże szanse. Grałeś z nim w piłkę? Grałem. Rzucałeś z nim, biegałeś Rzucałem. Z nim, jeździłeś Biegałem. Z nim rowerem? Tak. A ja ci powiedziałem, 70% rodziców tego nie robi. I potem dają dziecko trenerowi i patrzysz, mówi tak, ja mam ich uczyć koszykówki, a on na przykład nie biega. Rozumiesz, to, że jest tam 30 osób, jest jeden trener, to trener, który zobaczy dziecko, po jednym treningu mówi, no dobra, ty będziesz grał. Wszystko powinno być, wiesz, selekcja. Ale później nie, powinno być. Ale jak, kto to nie ma robić? Selekcji, bo w przedszkolu nic nie robi z dzieciakami. Rodzic. Nie wiem, no ja mam inne zdanie. Ja uważam, że... Dzieci się ruszają strasznie. O Wrocławiu, popatrz, ilu jest byłych zawodników, którzy siedzą w domu i nic nie robią. Gdyby każdy zawodnik na własnej dzielni, trochę ale jak dealer, ale co z tego? Miał swój oddział. Dobra, co z tego, że się staram, jak na przykład dziecko nie umie biegać? Co, mam nauczyć go biegać? Jak? Jak nauczę? Dlatego powinno być więcej takich ludzi z pasją. No, ale jestem z pasją, no, ale dziecko się poci, męczy się i mówi, że... Dobrze, niech się... Oddychaj. Bo będzie pogłos. Dobrze, ale się męczy. Ja się pytam, dlaczego się męczy? A on mówi, od małego trzeba z dzieckiem chodzić na spacer, a nie przed komputerem ma siedzieć, rozumiem? Albo wozimy dziecko. Nie, niech zapiernicza na tramwaj, niech przejdzie. Ale to na też przykład. Tak jak w szkole trochę pytanie... A wiesz, jak mają ciężko nauczyciele? Was, no, nauczyciele, jak mają ciężko? Idzie dziecko do szkoły, żeby się uczyło jeszcze w domu, w teorii. No, to się niech w szkole pouczy trochę może. Dobrze, no, a on jeszcze w domu się musi uczyć. Dobrze, ale wiesz, no jak to... mają ciężko nauczyciele od WF-u, ty mówisz, żeby zmusić dziecko, żeby on coś przez 40 minut zrobił? Bo ty mówisz, że jest tak dużo 30 dzieciaków. Ciekawe, ilu będzie chodziło, podam a ilu umie biega. Podam ci przykład Rydzyny. O. Gdzie znasz prezesa Kaszubę i wiesz, jak dba, oni są zadbani, jak, no, nie wiem, nie byłem w Hiszpanii, ale słyszę, powiedział mi ktoś, jak jest, są zadbani, jestem ja, teraz będę przy tej młodszej grupie z trenerem Robertem. A to ci dobrze płaci. Tak, ale tak, o to mi chodzi. Ale to masz rację. No tylko, tak, tylko, ale to dlaczego pieniądze, nie może część pieniędzy pójść właśnie, żebyśmy mogli się poszczycić, że szkolimy. Okej, jest akademia piłkarska, będzie, tak? Tutaj Śląsk są, super, są plany, rewelacyjnie, ale więcej to... właśnie w młodzież pchać pieniędzy. Masz rację, tylko tak jak ci powiedziałem, moja córka mi kiedyś zadała pytanie, pracujesz tata w seniorach, tak. A ja mówię, a jakby ci płacili te same pieniądze na przykład w juniorach, czy byś pracował? Tak. No zauważ, większość trenerów na przykład idzie wyżej nie dlatego, że chce pracować z seniorami, z patafianami czasami seniorami, tylko dlatego, że zmusza nas do tego, co? Płacenie rachunku. Dokładnie. Że ja nie mogę pracować z młodzieżą i wyżyć z tego, bo nie jestem w stanie. Ja się z tobą zgodzę. Tylko pamiętaj, nie może być to pierwszy argument. Musisz kochać to, co robisz, a nie mówić, że za mało zarabiam.
Dlaczego w Rydzynie na przykład można to zrobić, a nie tutaj? Bo są pieniądze. Nie, bo są rodzice. Są słabi rodzice. A jak słabi rodzice? Gdzie w Rydzynie? Pierniczają się wszędzie i że do wszystkiego. W Rydzynie się rodzice... Nie, chodzi o to, że masz tu rodziców we Wrocławiu, którzy uważają, że na wszystkim się znają. Nie chcą trenerowi dać na przykład... Jak im zwrócisz uwagę, że dziecko słabo biega, moje dziecko słabo biega, albo jest źle wychowane, myślisz, że trener tak może powiedzieć swojemu rodzicowi? Ja ci jedno powiem. No wiesz, to kurde, fajnie... straszne masz przeżycie. A wiesz, jakie jest fajne na przykład prowadzenie? Ja mam kilku na przykład fajnych, jak powiesz coś jednemu, jest dobrze wychowany. Jak powiesz, i to jest udowodnione, że jak jest osoba, dziecko zdyscyplinowane, to może się łatwo uczyć. Jak słucha trenera, to się szybciej. Nasz trenerów frustruje, dlatego chcemy więcej zarabiać, że mamy badziewie, jeżeli chodzi o ruch. Badziewie. My nie możemy uczyć koszykówki. Tak? Wszyscy mówią, ale Hiszpanie, ja cię kręcę i tak dalej. Jak mają fajnie. Ruch, chodzi o ruch. Trzeba się ruszać, żeby mógł uczyć koszykówki. Jak ktoś się nie umie ruszać, ja muszę uczyć ruszać. Ale kto ma zarażać pasją, jak nie byłem? Rodzic. Rodzic. No ale albo idole, ja albo dobrze, byłe... Co rodzic robi? Albo byłe gwiazdy. Ale nie w butach. Pogłos zrobiłeś. Pogłos, radosny. Zdejmij mu te buty. Kanapki są. Co rodzic robi? No ja cię kręcę. To jest też moja wina. No nie każdy rodzic. No, ale inaczej, ale stop. Maciek, no ale kto ma nie zarażać miłością do koszykówki, jak nie były gwiazdy? Rodzic ma to robić. Byli idole. Nie, rodzic nie musi tego robić. Ktoś zna Maciej albo nie, no ja cię kręcę. Dziecko, znają Radosławie tutaj. Dziecko musi zostać zarażone. Przez rodziców. Przez rodzica. No nie może, skąd trzyletnie dziecko może wiedzieć, kto to jest Maciej Zielinski? Te trzy lata się musisz... Bo był na meczu, ale, bo ale ten rodzic przyprowadzi. Ale to rodzic przyprowadzi później do Macieja Zielińskiego. Nie, ale ma uprawiać sport. Ale dziecko powtarza to, co widzi. W pewnym momencie przyprowadzi, ale od samego od początku tutaj się zgodzę z Radkiem, że tutaj jest bardzo duża rola rodziców, może trochę spokojniej mówię, żeby ten wiesz, pierwiastek sportu jakiegokolwiek dzieciom zaszczepić i żeby z nimi właśnie coś robić. Nie? Rodzic wysyła na korepetycję, nie możesz przyjść na trening, bo ma korepetycję. Ja mówię, to pani stawia wyżej korepetycję niż no ona nie będzie grała i tak dalej. Rozumiesz? No problemy są takie, że jeżeli nie zdajesz, ty mówisz o wypłacie. Wypłata jest na samym końcu. Jak masz dobrego prezesa, to masz dobrą wypłatę. Dobrą energię dasz, nie? Widzisz, ja raz byłem w finale, ja oczywiście przegrany, bo nic nie zdobyłem w życiu, nie? Ale ja pamiętam, jak Kaculin, na przykład ten Kaculin do mnie podszedł, nie? Ten Kaculin mówi, i dla mnie finał to było coś, nie? Ja byłem takim słabszym graczem niż Szymon Tomczak, nie? Bo on ma mistrzostwo. I przychodzi do mnie Kaculin, nie? I ja mówię, że będziesz grał, po domino nie gra, nie? Bo jest kontuzja, nie? A ja mówię, co? A on mówi, pamiętaj. W ataku dostajesz piłkę, to szukaj Macieja, znaczy Macieja, Adama. Pastu Adam. A ty już A ja mówię drugie. Pastu Adam. Jak nie będzie Adama, to pas do Glira. To nas zabiło. I druga, ja tak słucham jego. I trzecia rzecz. Tylko biegasz. Rozumiesz? Ale cię zmotywował. On to mnie powiedział, to ja aż przyszedłem na to, wziąłem red kicka jednego, drugiego i powiedziałem, nic dla mnie nie było. Tego mi brakuje w tych... A ta zawodnica rezerwowa mówi tak, no ile punktów. Dla mnie było najważniejsze, że ja mam obronę. Tak mi powiedział trener Kaculicy. Rozumiesz? I mam piłkę podać, dostarczyć piłkę, a jak ci podać pod kosza green, to ma skończyć. To była czwarta rzecz, którą mi Kaculin zrobił. Nic więcej nie było, rozumiesz? No i to mi się podobało, raz byłem w finale. Prosty przekaz. Rozumiesz? I byłem ogórkiem i zobaczyłem tych kibiców 6 tysięcy, to ja już tak, już Mamuli mi powiedział to, 6 tysięcy, to chciałem tylko zadowolić Mulego i 6 tysięcy. Siedzisz na tym scoutingu przed meczem, kurde, może dzisiaj 10 punktów rzucę. Może 20, wiesz, spełniasz marzenia w głowie. 5 minut przed meczem trener ci przychodzi i mówi coś takiego, podaj Adamowi. Nie, różnica między naszym pokoleniem była taka, że tam były proste zasady, które na przykład każdy się zgadzał. Tener Kaculin, ja grałem dobrze, nie, no Ignerski jest największą gwiazdą. Ty na przykład jesteś, masz robić tą robotę. Ja się nie wybrałem z rzutem, tak, na przykład niektórzy zawodnicy, jestem otwarty, ja se rzucę, nie? Ja tak patrzę, To wtedy nie wiem, od razu. I było coś takiego, nawet trener by wziął techniczne przewidzenie, żeby można było zmienić. A teraz, przecież byłem otwarty. Ja mówię, hierarchia kolego, zagraj dribel handowa, podaj do pana Macieja i tak dalej.
grasz dla tych kibiców, którzy zapłacili 70-90 zł, dla tych dzieciaków, którzy kupują, dla tych, co tworzyli historię, czyli na przykład wielcy zawodnicy, jak sobie prześledziłem wielkich zawodników, poczynając właśnie tu od Macieja Zielińskiego, pod Kazimierza Frelkiewicza, Leszka Chudeusza, Jerzego Świątka, Jacka Kalinkowskiego, Dariusza Zelika, Jerzego Kołodziejczaka, Mieczysława Łopatkę, Tadeusza Grygiela, Tomasza Garlińskiego, Ryszarda Prostaka, Dominika Tomczyka, Ryszarda Stasika, Krysiewicza Jarosława, to wszyscy zawodnicy oddali kupę zdrowia i kupę swojej ciężkiej na przykład pracy. Po prostu kurwa nie mogę na to patrzeć, jak niektórzy zawodnicy nie dorośli do tego, albo nie zrozumieli, w jakim klubie są. To jest taki przekaz dla innych trenerów. Nie chcę po prostu widzieć takich zawodników w Polsce, którzy mają wyjebane na mnie i wyjebane na całą historię tego klubu. Bo ja mówię, że ja nie zdobyłem tyle mistrzostw co kolega, to ja rozumiem jego zdenerwowanie, jak ja jestem zdenerwowany, jak trener nie umie poprowadzić zmiany, jak zawodnicy nie potrafią na przykład wziąć się w garść i kłócą się na boisku, albo zawodnicy nie potrafią wrócić do obrony, nie potrafią się zachować jak zawodnicy. Dla mnie to było straszne. Oni nie dorośli do tego. Niektórzy nie dorośli. To był wstyd. Dla mnie to był wstyd. Siedzenie na przykład na trybunach, zawsze to powtarzałem w Leszcie, czy gdziekolwiek jak przychodzę, to ja bym chciał, żeby ci zawodnicy przyszli na trybuny i zobaczyli, co ci kibice mówią. Naprawdę. Oni nie mogą wejść na parkiet, nie mogą na przykład trenować i walczyć, tak jak powiedzieliśmy w pierwszych słowach. Oni mogą tylko kibicować. Jakby zawodnicy zobaczyli, ile ci kibice, ja nie wiedziałem, że kibice tak dużo z siebie dają, a tak mało mogą. I potem to zdenerwowanie właśnie, dlaczego on się nie cofnął do obrony? Dlaczego na przykład on mu nie przybił piątki? Dlaczego na przykład jak zawodnik Śląska Wrocław leży, to nikt nie podchodzi do niego, żeby mu pomóc? Dlatego jak idzie zmiana, zauważysz, jak Śląsk Wrocław zmieniał się? To tak, zawodnik szedł jeden tutaj, a jeden zawodnik szedł tutaj. Zawodnicy niektórzy nie zrozumieli, że są w finale. Nie zrozumieli, dla jakiego klubu gra. Nie zrozumieli tego. A wiesz, dlaczego nie zrozumieli? A kim ten Erdogan jest? Powiedz, kim jest ten Erdogan? Przyjechał, on nie wie na przykład, kto to jest pan Świątek. On nie wie, kto to jest Mieczysław. On nie wie, kto to jest, możliwe, że Maciej Zieliński. On nie wie, ile to wszystko kosztowało. A wiesz, dlaczego nie wie? Dlatego, że trzeba po prostu przypominać im, co ludzie. Takiego plaskacza niektórym bym sprzedał za to. Wyrzuciłbym ich. Grałbym 6 zawodnikami, ale zachowanie niektórych zawodników obrażało mnie. Oczywiście. Ktoś powie, nie kupiłem biletu, bo dostałem od mojego prezesa. Ale jakbym ja był z tej listy, jakbym był zawodnikiem z tej listy, co przeczytałem, to wiesz, co bym zrobił? Tak sobie myślałem, wszedłbym na parkiet i sprzedał gościowi liście. Ja myślałem, że ty wyjedziesz. Rozumiesz? Sprzedałbym liście, a w najgorszym wypadku wziąłbym, jakbym był Mieczysławem Łopatką, to bym wziął na przykład tą tablicę od tego trenera tureckiego i powiedział, wziął mu tą i mówię, spierdalaj. Jezu. Ale nie, bo wiesz dlaczego? Jak ja przeczytałem to, wiecie co miałem, jak pierwszy jak przeczytałem o Garbaczu do Anwilu, ja mówię tak, kurde molek, pseudodziennikarz, nie nazwę, piszący o koszykówce, pan Wasiak, tak? Wasiek. Oj, nie lubicie się. Ale chodzi o to, że on, co on teraz będzie pisał, kogo ten trener Pacek i trener Urban, bo oni cały czas, jak był wywiad, bo trener Pacek miał najwięcej, i Urban miał najwięcej wywiadów, sprawdziłem. I było tak, jak my pięknie pracowaliśmy z tym, odbudowaliśmy tego Garbacza, on był tak zakopany, że nie było. Ja mówię tak, polejesz. I teraz mówię tak, jak usłyszałem to, że o, kwadrans mamy. Zobacz. Jaki niewdzięczny ten Garbacz jest. Oni mu wszystko dali, rozumiesz? Pieniądze. Najlepszych trenerów od przygotowania fizycznego. Najlepszego trenera młodego pokolenia, który niedługo zostanie trenerem kadry. A on odchodzi. Mówię, i się chciałem zapytać, jak przyjdę do ciebie, powiedziałem, zapytam, dlaczego uważasz, że on odszedł? Dlaczego? Kamil, powiedz mi, dlaczego odszedł od tak znakomitego trenera, jakim jest... Ja ci mówię, może dowiedział się, że go nie chce trener Urban.
Dowiedział się? Może się dowiedział, ja tego gdybam, ja już nie wiem. Ale słyszałem, że mniejsze pieniądze dostał we Włocławku, niż mu proponował Ostrów. Minuty. Ja ci powiem jeszcze. Czech byś sobie sam nie znalazł. Agenci są potrzebni, jeżeli chodzi, jak załatwia mi na przykład za granicą klub, to uważam, że tak jak ty powiedziałeś, sam sobie tego nie załatwię. Ale dobra. W pierwszej lidze polskiej zawodnicy mają swoich agentów, no to już po prostu jest wysoko. Radek, pozostał, zawsze poszedłem. Słuchaj, żeby o tym rozmawiać, trzeba... Gość grać nie umie, a on już, ja mam z agentem rozmawiać. No ja cię kręcę grać. Zaczyna profesjonalizm. Ale nie zaczyna każdy... od tego, że on nie chce o tym rozmawiać. Nie, profesjonalizm się zaczyna od tego, niech zacznie dobrze grać, a później niech sobie zatrudni agenta. Tak, zacznie grać, ale może nie każdy ma jakieś zdolności negocjacyjne. Taki chłopiec, wiesz, no może przecież głupio mu powiedzieć, panie, ja bym chciał 1000 złotych, a może dwa. To zaczynamy mówić, że nie potrafi. Dobrze. No, niektórzy tak pana domy, bo to netto niektórzy. Dobra, panie Adamie. Oczywiście. To okej, murarz albo kafelkarz, oczywiście Mroko by się cieszył. Nie, kafelkarz też potrzebuje agenta. No tak. Nie, on się nauczył. Ale są takie murarze. Ale przestań. Kafelkarz, wiesz, jak się uczy szybko, został opędzlowany raz i mówi, okej, teraz za kafelki biorę tyle. Dziękuję. On jest głupszy. On jest mądrzejszy od koszykarza. Czy koszykarz jest głupszy od kafelkarza, który potrafi podejść, ma być teraz pieniądze, jak nie, to nie pracuje. Kafelkarz tak ci zrobi. A koszykarz, ja potrzebuję agenta, żeby zadzwonił do prezesa, czy zapłaci mi pieniądze. A kafelkarz wie, do widzenia na swoje prawa. Ale koszykarz jest za głupi w Polsce, żeby potrafić się odezwać. Co to jest za ekipa, Radziu, twoim zdaniem? Taka, która jest lepsza? Z największym potencjałem organizacyjnym, sądzę, dlatego że duże wsparcie od miasta, wspaniała hala, wspaniali kibice. Myślę, że tutaj z tych drużyn, które są w pierwszej lidze, mają najlepszych kibiców. Kibice na pewno zasługują na to, żeby była ekstraklasa. No w tym roku właśnie. Coś im nie powiodło. No właśnie, ale klub czekamy na też informacje. Tak, w tym sezonie idziemy po awans do ekstraklasy. A po co cisnąć? Po co robić sztuczne ciśnienie? Ja jestem zdania właśnie, że należy tak powiedzieć. Ciebie cisnęli, Radek, tutaj w Śląsku. Nie, ja pierwszy to powiedziałem. Z taką narracją wyszedłem. Uważam, że jakbym prowadził Górnik mogę dokończyć, ale czy nie? Ale przychodzisz do pracy, masz cela. Nie, dobra, wygramy, no to... Ja dam pierwszy program, gdzie nie mogę nic powiedzieć, ale okej. Ale Radek, przecież ty w tej lupie... Nie przejmuj się. Ej, to mi się podoba. Kibice to zauważyli. Za dużo przerywasz, mówią. Ale nie obrażaj się. Teraz, to nie jest już, teraz już wiem, jak ja przerywam ludzi. Ten program mnie nauczył, żeby nie przerywać ludziom. Przerywasz mi cały czas, ale okej. Biorę to na klatę. Wałbrzych jest miastem, które zasługuje na ekstraklasę. W tamtym roku zostały popełnione błędy organizacyjne. Mówimy o czym? O tym, że coś nie wypaliło. Może trener za dużo spędzał czasu w samochodzie. Tego bym nie zrobił, wiem, że... Dobra, już nie masz co tak ten wszystko krytykować. Może wreszcie byli nie krytykuję. Na rynku byli. Zobacz, a weź pod uwagę, że nie każdy po tym trudnym sezonie Górnika, nie każdy zawodnik chciał pójść i grać do Wałbrzycha, bo dobrze wiesz, że było to, że się czekało i czekało na pieniążki. Mogę dokończyć? Oczywiście. Mój kolega nazywa się Sąsiad, jest Dudulski. Dudulski się nazywa. Że Sąsiad. Sąsiad Dudulski. I powiedział mi, żebym zmienił delikatnie narrację, żebym nie obrażał tak ludzi. Tak, sąsiedzi, nie obrażam. Słyszałeś, co powiedziałem? Ja nie sprowadziłbym Niedźwieckiego, Marka i Walskiego. Bardziej bym skoncentrował się na rzucającym zawodniku, bo u trenera Dumskiego to jest taka porada za darmo. Radek, to nie jest twój problem, Kamila. To jest, ale ja się cieszę, bo ja nie muszę się dzisiaj pompować. Chodzi o to, że Piotrek jest wychowankiem Górnika. Ale... Nie mógłbyś nie ściągnąć zawodnika, który jest, bym powiedział, też z Wałbrzycha. A może mogę dokończyć? Zrozumiesz, jak dokończę.